Nie mogę uwierzyć w to, co właśnie zobaczyłem. Pojawił się nowo zapowiedziany dodatek do Forzy Horizon 5. Jest nowa ekspansja mapowa. Za chwilę sobie obejrzymy zwiastun, ale to, co mnie najbardziej zaciekawiło w tym wszystkim, to fakt, że tą ekspansję nie zagrają sobie osoby, które mają Xboxa One, czyli tą starszą konsolę. Zaraz, jeśli ktoś ma konsolę Xbox One i kupił sobie Forza Horizon 5 w dniu premiery w wersji premium, czyli wszystkie dodatki w pakiecie, rozszerzenia mapowe i tak dalej, musi kupić nową konsolę, żeby zagrać sobie w ten dodatek, do którego dostęp zakupił sobie w dniu premiery. Założę się, że sporo będzie takich osób, no nie, które nie chcą nowego Xboxa z jakichś powodów. Zaraz wam jeszcze powiem o nowościach w Forza Horizon 5, ale najpierw zobaczmy sobie zwiastun. Co my tutaj widzimy? Dostępność 29 marca i tutaj jest napisane Included with the Premium Add-ons Bundle, czyli razem z tym pakietem premium, który ktoś sobie kupił w dniu premiery na przykład. Ale tutaj już jest napisane Xbox Series XS, Steam i Game Pass. Podoba mi się ta stylistyka, podobają mi się te offroady, ale mam takie poczucie, że nie jest on taki unikalny w stosunku do tego świata, który już mamy w grze, no nie? Zobaczymy sobie oczywiście, jak to będzie jeszcze wyglądać, jak już będziemy w to grać. Natomiast jest to taki dodatek bardziej poważny w stosunku do Hot Wheelsowego, takiego bardziej zabawkowego. Też widzimy tutaj jakieś kaniony, jakieś duże przewyższenia, różnice terenu i tak dalej. Fajnie. Widzimy, że tu jest dużo różnych takich palm. Te tereny są podobne stylistycznie do tego, co możemy zobaczyć na zwykłej mapie, zgadza się. Hot Wheelsy to było coś zupełnie innego. Dużo było tam nowych takich, wiecie, konstrukcji i tak dalej. Natomiast tutaj widzimy piaski, widzimy te krzaki, widzimy jakieś różne takie drzewa, które już znamy ze standardowej mapki, więc to jest po prostu takie rozszerzenie mapowe bazujące na tych asetach ze standardu, nie? I to mi tak trochę zalatuje brakiem świeżości, wiesz? Chciałbym, żeby było, nie wiem, na przykład miasto, albo może inne państwo nawet, albo jakaś wyspa, czy może to jest właśnie wyspa, nie wiem nawet. Ale wiesz, chodzi o to, żeby było coś innego, jakiś taki inny setting tego wszystkiego, nie? Dużo osób właśnie pisało o tym, że w tym dodatku będzie miasto, nie? A nie było to nigdzie powiedziane, że to będzie jakieś miasto, dodatek miasto na przykład. Czy tam Japonia, czy coś takiego. Nie. Nic takiego nie było. Zresztą temat Japonii za Forza Horizon ciągnie się już od Forza Horizon 3. Forza Horizon 3 miała być w Japonii. Wszyscy tak mówili, tak miało być i tak się nie stało. I co my tutaj mamy, no? Rajdy, offroady, więcej możemy sobie zobaczyć na epizodzie Let's Go i tam zobaczymy sobie zaraz bardzo ciekawą rzecz. Moi drodzy, do Forza Horizon 5 zawita system anti-lag, czyli specjalna turbosprężarka z anti-lagiem. Tutaj nam to zaprezentują przy Audi Quattro. Widzicie, mamy tutaj Race Turbo with Anti-Lag. Co wy na to powiecie? Będzie
jedno wielkie bum, 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 bum z rur wydechowych. I teraz tak, mamy anti-lag i mamy launch control, albo two-step rev limiter, czyli będziemy mieli dwuzakresową, jak to po polsku się mówi, dwuzakresowy ogranicznik obrotów. I tutaj widzicie, pojawia się LC, pewnie słabo to widać, bo to nagranie jest słabe jakoś. Wygląda na to, że launch control będzie jako asysta w grze, czyli tak jak macie traction control i ABS, czyli kontrola trakcji i ABS, dodatkową opcją do ustawienia w grze będzie launch control. Mega ciekawe tak swoją drogą, no nie? Czyli co, samochód stoi w miejscu, wchodzi nam na pewne obroty, bardzo ciekawa technologia się za tym kryje. I wtedy startuje z tych takich, nie najwyższych, ale z jakichś tam wyższych obrotów, żeby, wiesz, nie było tego laga podczas startu, nie? Także bardzo, bardzo fajne to jest. Cieszę się, że dodali coś takiego i okazuje się, że akurat to będzie dostępne dla wszystkich graczy, nawet dla Xboxa One, bo będzie to po prostu asysta, nie będzie trzeba kupować specjalnej ekspansji mapy, żeby mieć dostęp do launch control. Natomiast będziemy mogli sobie stać w miejscu i pierdzieć i to będzie można przetestować w wielu, wielu fajnych samochodach, na przykład w Audi albo w Golfach. Do tej pory mogliśmy zrobić coś jak launch control, nie do końca chyba dobrze to działało, no nie? Tak działało, ale no nie działało. Ja nie wiem, czy to był glitch, czy to był feature. Wygląda na to, że twórcy Forzy postanowili zrobić w końcu z tego feature, bo ta opcja w grze była już od jakiegoś czasu. No i ciekawy jestem też tego, czy jak na przykład puścimy sobie gaz, będziemy stać w miejscu i będziemy mieli tą turbosprężarkę z antylagiem, to czy faktycznie będzie słychać to, tą turbosprężarkę i wiesz, to pierdzenie i tak dalej. Czekaj, tu napisy wyłączę. Chyba nie. Chyba tutaj to tak nie będzie działać. Ale i tak, mega się cieszę, że coś takiego dodali. Wiesz, taki jakby nowy feature. Chyba bardziej nawet z tego się cieszę niż z tej nowej mapki. No bo wiesz, ta nowa mapka to będzie po prostu kolejna taka przestrzeń jak na standardowej mapie, tylko że będziemy mieli masę nowych rzeczy do robienia dodatkowo. Ale nie będą to jakieś rewolucyjne rzeczy, nie? To będą po prostu wyścigi, jakieś znajdźki, jakieś nowe wyzwania i tyle. Ja tak nie widzę tutaj rewolucji. O, może a tutaj jeszcze odpala ziomek launch control. Widzimy, że tutaj z rury wydechowej grubo. Fajnie to wygląda, mega mi się podoba. Na pewno w wielu samochodach to wytestuję. Będzie kilka nowych samochodów, z tego co wiem to chyba 10 nowych autek, tutaj widzimy coś nowego. Natomiast tu był ciekawy samochód gdzieś przy starcie tego streama. O, tutaj jest Ford F-150 elektryczny, zdaje się, bo to jest chyba elektryk. Tam w którymś momencie on był pokazany od przodu, ma takie światła przez cały przód, bardzo fajnie to wygląda. Podoba mi się ten samochód i widać, że mam tutaj jeden bieg, jedziemy 100 mil na godzinę, dlatego no chyba raczej jest to elektryk. Żadna spalinówka nie dałaby rady jechać z taką prędkością na pierwszym biegu. Tak, mamy te takie wielkie światła, tutaj coś na dachu załadowane. A i będziemy mieli ten taki standardowy wstęp do Horizon, gdzie będziemy mieli starego Forda. Tutaj mamy jakiś element w kopalni, że będziemy sobie tutaj jechać. No fajnie to wygląda, nie? Ale tak nie za fajnie. Moi drodzy, 29 marca prawdopodobnie ostatnia duża aktualizacja do Forzy Horizon 5 wyłącznie na Xboxy i komputery, wyłącznie na Xbox Series, to jest ważne, i komputery osobiste. Dajcie znać, co o tym myślicie. Mega ciekawe i dziwne dla mnie, ale no zobaczymy, zobaczymy. Będziemy za miesiąc ogrywać ten dodatek. Trzymajcie się, na razie. Hejas!